Witam wszystkich serdecznie, Aleksandra Bacańska, witam Was na moim kanale i cieszę się, że macie tak olbrzymią energię, aby uczyć się języka angielskiego. Nie uwierzycie, w języku angielskim, tak samo jak w życiu, zdarzyć się może false friend, czyli fałszywy przyjaciel. Oby nie, no ale może wystąpić taka rzecz w życiu, natomiast w angielskim występuje na pewno. Słówko w ogóle false, to jak pewnie wiecie, pewnie macie testy true or false, prawda, fałsz, może być false alarm, może być, czyli fałszywy alarm, może być false data, czyli jakieś takie nieprawdziwe dane, statystyki, false answer, etc. No i może być false friend. Co to jest false friend? Słuchajcie, to jest słówko, które na pierwszy rzut oka wygląda bardzo przyjaźnie. Wydaje się nam, że to wszystko wiemy. Dlaczego mylimy niektóre słowa? Mamy słówka takie jak information. To jest informacja, prawda? Bardzo łatwo od razu wiedzieć, nie wiem, suggest, sugerować, proponować, accept, czyli akceptować. Więc są takie słówka, które faktycznie bardzo są podobne do naszych w języku polskim, ale są też takie, które wyglądają tak miło, ale znaczą zupełnie co innego. I dzisiaj sobie je zrobimy. Coronation. No, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że jest to karnacja, bo karnacja. Zaraz powiem, jak jest, natomiast carnation to jest goździk. Complexion. To jest karnacja, ewentualnie cera. So she has perfect complexion. Ma świetną cerę, cudowną karnację, tak? It describes how to give you the perfect complexion. Więc to jest pierwszy taki false friend, gdzie się można faktycznie pomylić. Jeżeli byście mieli problem w ogóle ze słówkiem complexion, to zawsze można użyć zamiennika, że she's got perfect skin. Jesteście uratowani. Bar. Jakże miło się kojarzy i dobrze, bo jako bar, the place when we have a drink with friends and tag along with friends, that's the one. To jest faktycznie miejsce spotkań, gdzie się można napić drinka, natomiast też ma znaczenia inne. Wszelkiego rodzaju belki, rygiel i kostki, na przykład kostka albo sztabka, czyli możemy mieć gold bar, prawda? Sztabka złota. Też a propos tych belek, to też może być szlaban. I idąc za szlabanem, jest to też zakaz. I tu bym chciała, żebyście od razu wiedzieli z tym słówkiem. To jest dokładnie, że ktoś ma zabronione gdzieś wejście. Na przykład, I'm barred from this club. Nie wolno mi tam wchodzić. Oni mnie po prostu dali mi szlaban na wejście po prostu. Słówko sympathetic. No więc nie jest to sympatyczny, tylko to pochodzi od słówka sympathy, czyli współczucie. Więc osoba sympathetic to jest osoba współczująca. Przykład zdania. She was very sympathetic when I was having troubles. Czyli była bardzo współczująca i jakby ze mną przeżywała, kiedy miałam trudne chwile. Natomiast jeżeli chcecie powiedzieć słówko, które właściwie częściej powiecie, słówko sympatyczny, to będzie likable albo po prostu pleasant. Fabric. No ktoś może pomyśleć, że fabric to jest fabryka. Oczywiście nie. Fabryka to jest factory albo plant. Jeżeli to są takie duże przemysłowe hale, to już bardziej plant. Natomiast fabric to jest materiał. This is. For example, you can say, that was an amazing fabric. Niesamowity materiał spodni, prawda? Więc to jest typowo do takim... Pani Krawcowa to często używa. He cut fabrics that were made into window treatments. Więc fabric, jeżeli macie materiały tego typu już szkoleniowe, to oczywiście materials. Wtedy jest łatwiejsze słówko. A fabric to materiał, jeżeli chodzi o ubranie. Ordinary. Ordinary. No nie jest to ordynarny, tak jakbyś mogło gdzieś tam komuś przyjść do głowy, tylko to jest zwykły, zwyczajny. She was just an ordinary girl. Ona była po prostu zwyczajną dziewczyną. I'm an ordinary guy that have done some, definitely some extraordinary things. Ordinary, zwyczajny i tyle. Natomiast jeżeli byście chcieli powiedzieć, że na przykład ktoś jest właśnie ordynarny, to raczej słówko crude, ewentualnie offensive, czyli taki, że często jakby obraża. I mam ochotę Wam jeszcze może szósty dać, jeżeli mi pozwolicie. Czasami ludzie mylą dwa słówka. Compliment. Bardzo podobne, a w wymowie to już w ogóle identyczne. Oto, tutaj się zmienia e na i, bo compliment to jest dokładnie uzupełniać się. Czyli na przykład mówimy we compliment each other. My się uzupełniamy. Tak samo jak jest komplementarny, czyli pełen, całościowy. Natomiast jeżeli by to było faktycznie i, no to jest normalny komplement. So he gave me some great compliment and I felt awesome, right? Czy chcielibyście więcej tego typu słówek, bo myślę, że około takich realnie jest 30. Dajcie znać. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy nagrywać więcej. Tymczasem enjoy your day and subscribe.
łatwo, tak jak mówiłam, tylko systematyczna nauka daje wymierne efekty. So you have to learn on a regular basis to get some reasonable results. Thank you so very much.